Słowa, które słyszymy od innych ludzi, tworzą nas, e, zwłaszcza jeżeli są to słowa wypowiadane przez ludzi, którzy są ważni w naszym życiu rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, e, czy ogólnie ludzi, których jakoś cenimy to, to ich słowa po prostu znaczą dla nas bardzo dużo. Te słowa, które słyszymy na swój własny temat, poprzez które ci ludzie nas opisują, one będą kształtowały nasz sposób myślenia, nasz sposób odbierania świata, przeżywania wielu rzeczy, no i w konsekwencji również zachowania. Więc można by powiedzieć, że tak jak Pan Bóg stworzył świat poprzez swoje słowo, jak poprzez to słowo ten świat kształtował, porządkował i ustawiał. Tak samo również słowa, słowa innych ludzi wpływają na nas, mają bardzo duże konsekwencje dla naszego życia. I pewnie każdy z Was będzie w stanie właśnie wspomnieć takie słowa, które były bardzo pozytywne, które dodały otuchy, ale też takie, które podcięły skrzydła. Pamiętam, że jako dorastający chłopak, wtedy miałem bardzo dużo wspólnego ze sportem, i kiedyś wróciłem właśnie z jednego treningu, i szedłem bez koszulki przez korytarz w naszym domu, i usłyszałem od swojego, od swojego taty takie piękne słowa. Ale klata to były niesamowite słowa, które niosły mnie i nawet jak wspominam je teraz, to, to są z nimi związane bardzo pozytywne y, odczucia, y, no bo, krótko mówiąc, byłem przyjęty przez swojego ojca przez człowieka, można by powiedzieć, najważniejszego dla młodego mężczyzny, który się rozwija, i właśnie ten najważniejszy człowiek wyraził uznanie względem mnie można by powiedzieć pobłogosławił mnie poprzez te słowa ale jednocześnie kiedy planowałem karierę lotniczą w swoim życiu i chciałem yy, dostać się do liceum lotniczego w Dęblinie i powiedziałem o tym mojemu dziadkowi to mój dziadek powiedział mi zacytuję z ciebie taki lotnik jak z koziej dupy trąba no więc można sobie wyobrazić Jakie skutki te słowa przyniosły? Oczywiście, te słowa nie pokrzyżowały moich marzeń i to, co mogłem zrobić, zrobiłem. O niemniej jednak Pan Bóg pokrzyżował moje, moje plany i ostatecznie do tej szkoły się. Nie dostałem, ale stało się to już na samym, na samym końcu tego procesu kwalifikacyjnego. Ale no, tamte, tamte słowa dziadka wspominam właśnie teraz z uśmiechem, ale myślę, że, że nie były to dobre słowa i, i na pewno nie można ich nazwać słowami błogosławieństwa. Ale i jedne, i drugie słowa w jakiś sposób na mnie wpływały. I te, które wypowiedział mój tata, i te, które wypowiedział yy, mój dziadek. Mówię o tym wszystkim dzisiaj, dlatego że w liturgii Słowa obserwujemy dzisiaj Boga, który poprzez swoje Słowo nadaje tożsamość ludziom. Najpierw pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Widać tutaj sytuację, w której Bóg mówi do zarządcy pałacu Szebny, że zostanie usunięty, a w jego miejsce przyjdzie człowiek o imieniu Eliakim. I Bóg wypowiada na temat Eliakima bardzo piękne słowa, które są ostatecznie też przypisywane Panu Jezusowi i wspominamy je tuż przed... Bożym narodzeniem, bo jest powiedziane o Eliakimie: Bóg mówi o nim, że położy klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. I dalej Bóg mówi o Eliakimie, że wbije go jako kołek na miejscu pewnym i stanie się on tronem chwały dla domu swego Ojca. To są słowa, poprzez które Bóg opisuje jakąś niezwykłą siłę, niezwykłą stałość tego człowieka o imieniu Eliakim. I możemy sobie wyobrazić, że gdyby pod naszym adresem ktoś wypowiedział takie słowa, to naprawdę byłby to dla nas wiatr w żagle. Bardzo podobną sytuację widzimy też w dzisiejszej Ewangelii. Bo Jezus wypowiada do Piotra te słowa: Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Wiemy, że gdybyśmy mieli używać trochę bardziej dzisiejszego słowa, to zamiast opoka, powiedzielibyśmy o Piotrze, że jest skałą, skałą, na której zostanie wybudowany. Kościół. To znowu są bardzo piękne słowa. Bardzo piękne słowa, i każdy z nas potrzebuje słyszeć tego typu, tego typu słowa, żeby móc budować się na jakimś solidnym fundamencie. Właśnie tę swoją tożsamość i wszystko, co z naszym życiem związane. Ale bardzo ciekawe jest właśnie to, że, że Piotr zyskuje tę tożsamość. W, w relacji z Jezusem. On rozmawia z Jezusem. I bardzo fajne w tej dzisiejszej Ewangelii jest to, że Jezus najpierw pyta: Co ludzie mówią o Synu Człowieczym? I, I właśnie apostołowie, właśnie y, zabierają głos, mówią, że, że, że jest y, jakimś z proroków, że to może Jan Chrzciciel powstał z martwych, ale ostatecznie Jezus zadaje pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Czyli popatrzcie, już tutaj widać y, coś bardzo ważnego, że, że jest opinia ludzi. O którą Jezus pyta, można by powiedzieć tak dla rozeznania, a może żeby zrobić takie tło do tego, o co zaraz y, zapyta swoich apostołów czyli za kogo ludzie mnie uważają, a dalej się pyta a wy za kogo mnie uważacie? Jezus tym samym y, pokazuje, że to, co każdy z nas myśli, i, i uważa, ma dla niego bardzo duże znaczenie. Jezus chce, żebyśmy zabierali głos. Jezus chce, żebyśmy się wypowiadali, żebyśmy mieli tę odwagę. I Jednocześnie relacja z Nim to jest taka przestrzeń, gdzie naprawdę mogę się wypowiedzieć, gdzie wiem, że będę przyjęty i że to, co powiem nawet jeżeli byłoby błędne, nie zostanie... Skrytykowany, tylko Jezus będzie nam tłumaczył, nawet jeżeli coś powiedzielibyśmy nie tak. To jest piękne w tej relacji z nim. Ale Jezusa bardzo interesuje to, żeby każdy z nas sam zabrał głos, żeby miał okazję się wypowiedzieć. To jest niezwykłe, z jaką delikatnością Bóg nas traktuje, jak bardzo zależy mu na tym, żebyśmy mogli otworzyć swoje serce i wypowiedzieć to, co tak naprawdę tutaj w sercu nosimy. No i Piotr mówi, ty jesteś mesjasz, syn Boga Żywego. A potem pan Jezus mówi, że. Błogosławiony jesteś, Piotrze, bo nie objawiły ci tego ani krew, ani ciało, tylko mój ojciec, który, który jest w niebie. Ale popatrzcie, zaraz po tym następują te niesamowite słowa wypowiedziane przez Jezusa do Piotra, że jest skałą. Ale Piotr zyskuje tę tożsamość, tę swoją tożsamość w relacji z Jezusem, w rozmowie z Jezusem. Gdyby się nie odezwał, gdyby się nie odważył powiedzieć tego, co myśli, to być może nie usłyszałby tych słów, albo. Jezus jakoś zaaranżowałby może taką sytuację potem, ale zmierzam do tego, że Bóg jest nam bardzo potrzebny do tego, żebyśmy mogli budować własną tożsamość, bo mogliśmy w swoim życiu usłyszeć bardzo wiele negatywnych słów na swój temat. Mogli je wypowiadać nasi rodzice, nasi bliscy, najróżniejsi ludzie, których spotkaliśmy właśnie na swojej drodze i jeżeli tym ludziom brakowało miłości brakowało jakiegoś szerszego spojrzenia na nas. to bardzo często te słowa były krzywdzące, a wiem, że słowa wypowiedziane przez ludzi mogą mieć swoje konsekwencje na długie lata. Mogą nas blokować przed różnymi rzeczami. I teraz właśnie w tej relacji z Jezusem mogę mówić mu absolutnie o wszystkim, co przeżywam i również będąc w tej relacji z Nim, na przestrzeni czasu będę otrzymywał e, słowa, Będę otrzymywał słowa, które będą mi mówiły, kim tak naprawdę jestem. I tutaj chciałbym, żebyśmy na moment zwrócili uwagę na dzisiejszy fragment listu do Rzymian, który jest czytany, czytany właśnie w, jako drugie czytanie. Bo jest tutaj mowa o głębokości mądrości Boga, o głębokości jego wiedzy, o głębokości jego myśli. Wiedza Pana Boga, mądrość Pana Boga, jego myśli na nasz, temat na nasz temat są bardzo głębokie, uwzględniają wszelkie konteksty naszego życia, wszystko to, co przeżyliśmy, całe nasze doświadczenie. Krótko mówiąc, Bóg nie wypowiada nigdy pochopnych słów, Bóg wypowiada słowa, które będą nas. Które będą nas podbudowywać, które będą dawały nam właśnie podstawę naszej tożsamości, naszej pewności siebie. Bóg wypowiada słowa, które będą odkłamywać te słowa, które wypowiedzieli inni ludzie, słowa, które nie były motywowane miłością ani, ani niczym dobrym. Więc życie z Bogiem jest niesamowite, bo człowiek, żyjąc z Bogiem, może poznawać siebie samego, o wiele bardziej i jednocześnie żyjąc z Bogiem nie muszę się bać opinii innych ludzi. Owszem, ona dociera do mnie na pewnym etapie mojego rozwoju, może mnie nawet dość mocno niszczyć, ale w miarę jak będę postępował w mojej relacji z Bogiem, przyjmował coraz więcej jego słowa, pozwalał się mu tworzyć, przez to słowo to opinia ludzka nie będzie dla mnie znaczyła już tak dużo, bo będę wiedział, bo będę wiedział kim jestem Kim jestem w oczach Bożych? To dzisiejsze słowo, jak dla mnie, motywuje nas do, do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do tego, że musimy rewidować to, co myślimy na swój własny temat. Musimy zadawać sobie pytanie: czy aby na, pre, czy aby na pewno. Mamy do czynienia z prawdą na nasz temat, bo być może żyjemy w sieci kłamstw, y, które przeciwnik utkał poprzez właśnie te nieroztropne i złe słowa, które wypowiadali do nas y, inni ludzie. Y, I musimy otwierać się na całą tę przestrzeń prawdy, na całą tę przestrzeń głębi, y, właśnie... W, w której widzi nas Bóg yy, i która pomaga nam zbudować tę tożsamość. Ale oprócz tego, że musimy zadbać o, o samych siebie, możemy też dbać o siebie nawzajem. Bo teraz, jeżeli widzę coś dobrego w drugim człowieku, Powinienem mu o tym mówić, bo słowa, które wypowiadam, będą pomagały mu pewniej stać na nogach, będą go utwierdzać w drodze, którą, którą idzie. I Bóg poprzez moje słowa może tworzyć tego drugiego człowieka. Bóg naprawdę chce działać w tym świecie i, i naprawdę nie jest trudno doczekać na jego działanie, jeżeli tylko ludzie otwierają swoje serca, bo można by powiedzieć, że to jest taka. Najbardziej najbardziej podstawowy sposób działania Boga poprzez człowieka. Więc jeżeli będę miał serce zanurzone w tej głębi mądrości Boga, w głębi Jego miłości, i z tej perspektywy będę patrzył na, na innych ludzi, to będę miał dla nich słowo błogosławieństwa, które ich umocni i podniesie. I musimy mówić sobie nawzajem dobre rzeczy. Bardzo tego potrzebujemy, bo wszystkich tych śmieci, które słyszymy na swój temat, jest o wiele za dużo. Musimy zmieniać, musimy zmieniać tę kulturę. Natomiast czasem będzie też tak, że słowa, które będziemy wypowiadać do innych ludzi, mogą być dla nich trudne. Na początku mogą nie być do końca budujące, być może będą musiały coś zburzyć, ale można by powiedzieć, w szerszej perspektywie będą służyły dobru drugiego człowieka. Bo jeżeli ktoś żyje w kłamstwie, a Bóg Zmotywuje mnie do tego, żebym powiedział mu coś prawdziwego, ale dobrego, to konfrontacja z tym kłamstwem i porzucenie tego kłamstwa będzie bolesne, bo przywiązujemy się do takich rzeczy, ale warto, warto to robić z szacunku do drugiego człowieka, ze względu na miłość do niego i ze względu na to, że, że ten drugi człowiek zasługuje po prostu, po prostu na dobro. Bogu niech będą dzięki. Za to, że właśnie tworzy nas poprzez swoje słowo, i naprawdę nie trzeba długo czekać na jego odpowiedź, jeżeli zawołamy z serca, żeby powiedział nam, co o nas myśli. Jak zawsze zachęcam Was do tego, że jeżeli będziecie chcieli, to zostawcie tutaj w komentarzach jakieś, jakieś swoje myśli na temat tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Tymczasem pozdrawiam Was i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.